Cześć kochani, jak oglądacie ten film, to właśnie docieram powoli na zlot w Warszawie. Będzie to mój pierwszy zlot w Warszawie. W zeszłym roku nie udało mi się dojechać. No i jak to zlot, to muszą być karty ATC. Teraz udało mi się zrobić chwilę wcześniej, więc mam czas, żeby na spokojnie w miarę nagrać. Ostatnio te moje atyciaki to uciekały w świat w ogóle przed nagraniem, więc no tak czasami też bywa. Teraz miałam trochę więcej czasu i ATC są na wypasie, więc nie każdemu podobają się takie karty, bo niektórzy, wiecie, kolekcjonują je w tych koszulkach. Co prawda, no to są one same w sobie, po rozpłaszczeniu tych kwiatków raczej nie powinno być problemu, żeby w taką koszulkę weszły, ale no będę musiała uprzedzać, jak ktoś będzie chciał się wymienić, że mam właśnie takie przestrzenne ATC, no bo tak potraktowałam hasło, które jest właśnie, jest takie hasło tego zlotu: witajcie w naszej bajce. I tak na początku myślałam, żeby zrobić takie ATC, wiecie, bajkowe, wróżkowe, jakieś takie, no, takie bajkowe. A później tak odwróciłam to w drugą stronę i pomyślałam, że no, pewnie nie tylko ja tak pomyślę, że na zasadzie, że witajcie w naszej bajce, w naszej, w sensie w tej skrapowej, w tym naszym świecie. I dlatego stworzyłam tutaj sama w kanwie napis: zapraszam do mojej skrapowej bajki. No i na odwrocie są namiary na mnie, bo właśnie tak pomyślałam, że witajcie w mojej bajce. I te karty ATC są taką miniaturą właśnie mojej twórczości. I tak sobie, no tak sobie to wymyśliłam, więc pierwszy i chyba ostatni raz robię takie ATC, zwłaszcza z kwiatami. Bo, no wiecie, tych kart mam 24, więc niektórzy szaleją bardziej. Ja nie szaleję bardziej, ja na każdy zlot mam 24 karty. I to jest tak, wydaje mi się, optymalnie. No bo też jeżeli, dobra, zrobię 60, to później 60 tych ATC. Albo no tak, no mniej więcej tyle się też dostaje, bo to najczęściej jest na wymianę. No to nie miałam gdzie tego trzymać i w ogóle. A to jest tak, no tak pamiątkowo, symbolicznie. Jest też jakaś ograniczona ilość, no 24 tutaj karty, więc też taki ni to mało, ni to dużo. No dla mnie to dużo, zwłaszcza jak miałam zrobić tyle tych kart. W sensie, no tyle takich, jak ja to mówię, wypasionych trochę. Bo jest tu i trochę mediów, i trochę kwiatów, i właśnie takie kompozycje, jakie lubię. I jest koronka, mimo że to nie jest koronka taka, wiecie, tylko koronka z maski. No więc jest tak, no tak po mojemu. I właśnie potraktowałam te ATC jako zaproszenie do mojego skrapowego świata. Czyli właśnie na mojego, no przede wszystkim YouTube'a, bo ja tak Facebook, na Instagram jest prawie, że zapomniany przeze mnie jakoś. Tak czasami coś wrzucam przy okazji, jak na Facebooka wrzucam, ale też nie zawsze. No, Facebooka to tak bardziej miałam zawsze pod klientów, od pewnego czasu tam jest mnóstwo skraperek, no ale tak wyszło, więc robię stronę internetową, to ona będzie tak typowo dla klientów. No, mam nadzieję, że jakoś to ogarnę, ale klienci na moim Facebooku też są. No, w każdym razie przede wszystkim zapraszam na YouTube'a wszystkich, którzy właśnie te karty dostaną. I teraz może wstanę, żeby Wam pokazać taką jedną przykładową kartę, bo tak oczywiście no, ostrość gubi. I za chwilę będę mówić, czego używałam, ale postanowiłam najpierw Wam tak po prostu pokazać, bo zaczęłam od wycięcia z tego papieru, z paki dla zwierzaka, tego 300-gramowego białego papieru, jednego arkusza takiego formatu, no jak są te karty ATC, tam nie wiem, 2,5 na 3,5 cala, odrobinę mniejszą warstwę też z tego papieru i skleiłam to ze sobą, żeby było sztywniej, bo nie miałam na tyle tekturek, a wiadomo, no planowałam użyć mediów, no to żeby tu się tu nie było fali Dunaju, ani jakichś cudów. Wiedziałam już, nauczona wcześniejszymi ATC, że ta karta musi być w przypadku mediowych ATC przyklejona dopiero po zakończeniu tych wszystkich kolorowań, no przed tam jakimiś kwiatkami, nie, przestrzennymi rzeczami, ale po zrobieniu kolorów, no bo to tutaj gdzieś tam zawsze wycieka, przecieka, prześwituje. I tak to potem kiepsko wygląda, więc te plecki przyklejałam dopiero później. Ja mam taki jeden taki wzór i po prostu tylko tutaj sobie zmieniam. No ja nie mam stempelków i jakoś tak, a pisać ręcznie też nie przepadam za tym, więc no jest, no, tak wyglądają moje plecki zawsze w ATC. I jak to sobie skleiłam, to przejechałam przez maskę. I maski użyłam od Craftuli. Może tak w sumie będę po kolei mówić, co tak będę. Maski użyłam tej od Craftuli.
To jest. Aha. Będzie tu widać. CUM095. To jest taka fajna maska właśnie. Z, no, taka koronkowa, ażurowa. I przeciskałam pastę modelującą z Pentartu. Mam już, taka jest trochę zasycha, dodaję tam wody od czasu do czasu. No i ona, no żeby ją po prostu wykorzystać. Później całość pociapałam białym gesso, żeby tak nadać, żeby była taka sama struktura. Tymi gąbeczkami, oczywiście ich tutaj nie przygotowałam, ale no to wiecie. Więc całość jest wyciapana białym gesso, żeby też trochę zabezpieczyć później przed tymi wszystkimi maziajami. Bo robiłam to w taki sposób, że najpierw wykorzystywałam odrobinę tego kolor glowa. I było, chociaż nie, już moment. Na początku to ja używałam tego fluidu akrylowego. I tak wiecie, jak w tym moim płótnie ostatnim, który tam po prostu odrobinę na wodę wymieszałam z wodą, trochę nałożyłam tak pędzlem, spsikałam i tak sobie, wiecie, tak sobie tą kartą jeździłam, że to tam gdzieś wyciekło, gdzieś nie ten. Więc to, co jest tam pod spodem, to jest to takie bardziej turkusowe. Ale że wyszło mi to takie trochę za bardzo turkusowe w stosunku do kwiatków, których miałam przygotowane wcześniej, no to jeszcze dodałam sobie tego proszku od 13 Arts Blue Diamond. Tak, tak, Blue Diamond. No i to jest tak jakby druga warstwa. Jak ta pierwsza wyschła, no, to sobie zrobiłam tą drugą warstwą i przez to się to tak jeszcze tu fajnie mieni. Jak mi to, że był ten efekt niebieski zadowalający, to chciałam sobie, no pochlapałam jeszcze sobie wtedy te wszystkie karty tymi właśnie też tym, co mi zostało tam z wodą. I użyłam jeszcze tych farbek akwarelowych z Action. Tej złotej, tej takiej żółtej wręcz, bo próbowałam z tą złotą farbą, ale wychodziło mi takie bardzo ciemne te chlapki, więc one gdzieniegdzie są, ale takie, o widzicie, tutaj te ciemniejsze. Tak mi to, biorąc pod uwagę, że chciałam taki jasny efekt uzyskać, no to te ciemne złoto mi nie pasowało. Podobnie woski, które też próbowałam, później zamalowywałam, bo mi nie, się nie podobało, więc w tej starej wersji tego żółtego, tej żółtej farbki sobie użyłam. No tym też chlapałam, nie? Więc to tak, trochę taki miszmasz totalny tutaj był. No i z tłem to by było na tyle. Tło mi się podobało samo w sobie bardzo. Później było mnóstwo kombinacji, jak zrobić to logo. Ostatecznie zrobiłam je w kanwie. Ciężko mi było dopasować ten kolor tutaj, ale ostatecznie no jakoś się udało, więc jakoś to zrobiłam. I jest właśnie taki stempelek, zapraszam do mojej skarbowej bajki na niebieskim tle, który jest trochę odstępu i taki też niebieski, turkusowy okrąg. I wycinałam to zwykłym dziurkaleczem z DP Craft te kółka, bo jakbym miała się bawić z wykrojnikami albo ręcznym, no to bym oszalała. I kwiatki. Kwiatki przygotowałam sobie w zasadzie w czasie, kiedy schło mi gesso, takim międzyczasie tak zwanym. Jak mi schły te warstwy, to tam trochę robiłam sobie kwiatki. I kwiatki wycinałam z mojego ostatnio ulubionego wykrojnika. To jest ten malutki, najmniejszy miniatura Amelii. Bo Amelia ma takie dwa duże. I później w tych fiorinkach były dwie jeszcze Amelie, tylko takie malutkie. I ta jest najmniejsza. I ona właśnie tak w papierowej wersji tutaj wygląda. Środki do tych w tych kwiatkach to robiłam sama z tej masy modelującej z Action. Tu mam akurat jedno całe, jeszcze nieotwarte opakowanie. Po prostu taką malutką kuleczkę sobie robiłam, a później tą kuleczkę wciskałam do takich stempelków. To są takie foremki do ciasta, kupiłam kiedyś na AliExpress i one wychodzą mniej więcej tak. Takie są, taki ten największy zrobiłam. No i tutaj takie malutkie. No i ja je malowałam sobie tym. Tu miałam różne opcje, testowałam. Więc no, takie ciemniejsze, jaśniejsze. Jeszcze mi parę zostało tutaj trochę ciemnym, jak wyglądałby turkus. Taki zielony z żółtym. No wiecie, tutaj było mnóstwo kombinacji, żeby to w miarę pasowało do siebie wszystko. Ostatecznie padło też na te farbki rozwodnione z 13 Arts. No i tak wyglądają te środeczki. A w samym środku jeszcze jest stempelek, który odbiłam
tym stemplem z Agateri, tym najmniejszym, ja go tak lubię dosyć, do stempelka użyłam Archivala i to jest ten Paradise Teal, czy Teal, Teal, chyba Teal, taki kolor turkusowy właśnie do tych tutaj żyłek. A w środku ten niebieski to jest Broken China Distress, który po zmoczeniu z wodą taki się zrobił fajny, wiecie, akwarelowy. Całość, jak już kwiatki były gotowe, przyklejone środki, to spiekałam sobie to lakierem do włosów i później jeszcze tym shimmer dustem, takim mam złote i srebrne, one kiedyś były w Action dostępne, z tym tylko, że musiałam sikać bardzo blisko środka, bo chciałam, żeby środek każdy też był trochę taki, wiecie, złoty, nie tylko taka mgiełka, żeby to się tak mieniło na złoto, nie, tak jak tutaj gdzieś tam te płatki, ale żeby też w środku było trochę tego, więc tak musiałam szybko psiknąć lakierem do włosów i od razu psikać tym, jaka to była szybka akcja, nie, żeby to zrobić. No więc trochę z tymi kwiatkami wbrew pozorom się nakombinowałam. Tu w kompozycji jeszcze tak wcisnęłam takie plasticzki i te plastiki to są... No ja takich rzeczy dosyć dużo mam, często kupuję, wyszukuję, no i lubię używać właśnie takich w swoich pracach. W kompozycji jest też na samym dole gaza i sznureczek jest zawiązany, taki bawełniany. Ja używam takiego bawełnianego, mam te woskowane, ale te woskowane strasznie śliskie mam. Byłam łasi szulik i jej sznurki, które dostałam tam na warsztacie, nie były aż takie śliskie i mimo, że były śliskie, to jednak nie aż tak. No te, które ja mam, to straszne są, nie da się z nimi za bardzo pracować. No więc tak w kompozycji, o tutaj jeszcze jest taka gałązka, którą też pokazywałam Wam ostatnio na filmiku zakupowym, więc taki jeden akcencik plastikowy. Jak powiedziałam, ja to traktowałam jako miniaturę mojej twórczości. Moje kartki często tak wyglądają, że jest właśnie kompozycja jakaś kwiatowa, że są listki z papieru. To są listki wycięte w ogóle z wykrojnika, chyba z Craft Passion. I tylko dlatego się na to zdecydowałam, na użyciu tyle tych listków, że po prostu tyle udało się wyciąć za jednym razem, nie? Więc jak ja to przejechałam przez maszynkę chyba z 10 razy, żeby mieć wystarczającą ilość listków, bo było po 8 na każdym ATC. Cztery takie złote, przy czym złote to są właśnie malowane tymi farbkami, tym samym kolorem, co były chlapania. Bo chciałam też trochę tak tego akcentu takiego złotego tutaj dać, jasnego. No więc takie są listki, są białe, z białego papieru. No i tyle w tej kompozycji. Trochę tutaj tego jest. W ogóle kwiaty robiłam z papieru Kansą, tego 150 gram akurat na ten tym razem stanęło. A jeszcze Wam tu powiem, na samych tych brzeszkach jest taki, no jest taka pasta. I tutaj akurat wykorzystałam pastę śniegową, taką w pisaku z Action. Ona daje bardzo fajny efekt. I ja tak sobie, wiecie, przejechałam dookoła tutaj tego ATC każdego, a potem po prostu zrobiłam tak, nie? Tylko jakąś, ja to chyba jakąś szpachelką robiłam. Więc jest taki efekt, no niby taki oszroniony. Miałam w planach pierwotnie robić tutaj tym woskiem. Ale wosk, ten złoty, który mam, jest za ciemny. On tutaj tak mroku takiego nadawał, więc to nie było zbyt fajne. A ten woski, które mam takie turkusowe, niebieskie, to jedne są właśnie bardziej w błękit, drugie bardziej w zieleń i tak mi to nie pasowało tu kolorystycznie, więc postawiłam po prostu na biel. No i to by było na tyle chyba. Te kółeczka przykleiłam na taśmie dwustronnej, tak z jednej strony. No i klejem na gorąco, żeby było równo, no bo tutaj z tej strony jest ta serwetka taka, nie, z tego, więc tu jest wyżej, żeby to było w miarę równo, no to robiłam jeszcze klejem na gorąco i tak tylko dociskałam z tej strony, a tutaj, nie wiem, czy to nie będzie gdzieś widać, że to jest tak, trochę wydaje się, że to jest w powietrzu, ale tam jest po prostu klej na gorąco przyklejony. No i tak wyglądają moje karty, jest ich dużo, 24, no dla mnie dużo, nie? Wszystkie są takie same. Robiłam jedną serię tylko. No, tylko i aż. Ale no trochę się napracowałam. Powiem Wam, że 2 dni robiłam. I to nie, że 2 dni i 2 popołudnia, tylko 2 dni i 2 dni. Prawie, że od rana do wieczora. Po prostu jest to jakaś walnięta, że nad ATC tyle czasu siedziałam nad taką ilością. Nie? No bo jak ktoś robi 200, no to może siedzieć 2 dni. No ale i u mnie też sama robota
też nie do końca to było tak, że sama robota tyle zajęła, tylko żeby dopasować to wszystko kolorystycznie, żeby to miało właśnie ten mój kolor, bo ja bardzo ten kolor w ogóle to jest kolor, który miałam na zaproszeniach ślubnych, od których zaczęła się moja skarpowa droga, równolegle z albumem Na roczek nigdy nie wiem co, nie pamiętam co było tak całkiem pierwsze. No i chyba jednak zaproszenia były pierwsze, a jak już zgromadziłam materiały, to stwierdziłam, że spróbuję zrobić album. Chyba tak to było. No więc ten kolor był motywem, kolorem przewodnim na moim ślubie. I no i jestem tak z tym kolorem dosyć związana, jak tutaj pamiętacie, pokazywałam wam już kilka mediowych prac z wykorzystaniem tego koloru. Czy to był ten wianek kiedyś z okazji dnia scrapbookingu, czy to było właśnie to płótno ostatnio ze zdjęciem ślubnym. No takich, no bardzo lubię ten kolor, więc dlatego stanęło na tym kolorze, żeby właśnie stworzyć takie ATC, które ja to traktuję jako właśnie wizytówka mojej twórczości. Wizytówka na mój kanał. No i mam nadzieję, że osoby, które dostaną, że im się spodoba, że będą zadowolone, że cenią trochę tej pracy, no bo trochę tego jednak było. No. No ale praca pracą, ale fanu tutaj też było bardzo dużo, ja się bardzo fajnie bawiłam, zwłaszcza wbrew pozorom, nie w kompozycji kwiatowej, najlepiej się bawiłam robiąc to tło, to przeciskając przez maskę, tutaj sobie tak kombinując i to mi tak fajnie wszystko się podobało. Później jak robiłam kwiatki, też mi się podobało, są z dwóch warstw w ogóle zrobione z tego wykrojnika. Najgorzej było mi, najwięcej czasu spędziłam, znaczy nie, no czasowo to chyba to tło to chyba jednak najwięcej czasu mi zajęło, ale tak najbardziej się męczyłam przy tym tutaj stempelku, żeby w kanwie i żeby dopasować moją drukarkę, żeby to się wydrukowało w takim kolorze, w jakim ja chcę, bo moja drukarka ma coś takiego, że jak drukowałam na najlepszych ustawieniach druku, to wychodził taki błękitny kolor, a jak używałam normalnych ustawień, czy tam innego papieru, chyba papier fotograficzny albo papier matowy fotograficzny, jakoś tak, no to wychodziły inne kolory i ja się tak denerwowałam, no bo trochę to jednak tego tuszu zżarło, mimo że starałam się próbki drukować, ale tu już wybrałam próbkę, ustawiłam, puściłam całość i już, nie wiem, zmieniłam papier, ustawiłam inny papier, czy nie pamiętam, co ja tam ustawiłam, czy na wyższą jakość dałam i mi inny kolor się wydrukował, nie, więc no z tym się najwięcej męczyłam i z wciskaniem tych wszystkich listków. No, 8 listków pojedynczych, bo każdy z tych listków wycinałam osobno, nie? Znaczy w sensie wycięłam je razem z wykrojnika, a potem tylko poucinałam i wtykałam każdy listek osobno. No więc z tym chyba najwięcej czasu mi później zeszło, nie? Ale z efektu jestem bardzo zadowolona. To jest chyba moje takie, no, chociaż ja moje ATC nawet lubię wszystkie, bo one są takie fajne, chociaż wolałam mniejszą ilość robić, bo taka ilość to jednak już przytłacza później po czasie, ale i tak jestem zadowolona, cieszę się, że dałam radę, bo już było blisko do rzucenia tego w kąt albo zmniejszenia ilości, bo już miałam dość, zwłaszcza mówię tych listków później, tych takich kompozycji, ale jakoś tam się to wszystko udało dokończyć, więc no, więc jest efekt końcowy wygląda, jeszcze raz wam przybliżę, tak, no takiego jednego, nie, no bo nie będę nie będę już wszystkich pokazywać, więc jest i trochę mediów, i trochę kwiatów, i trochę właśnie takich digi wydruków, więc dajcie znać, jak się wam podobają, czy się z wami spotkam, czy będziecie polować, jak będziecie polować na mnie, to wyglądam trochę inaczej, mam ciemniejsze włosy i krótsze, ale mam nadzieję, że mnie tam rozpoznacie. Dobrze, więc mam nadzieję do zobaczenia z waszego punktu widzenia za chwilę, bo za chwilę będę na zlocie, za 10:10 przyjeżdża mój pociąg na Warszawę Wschodnią, bo tam podobno parę minut jest Uberem, więc powinnam wchodzić właśnie na zlot i się z wami witać. Tak więc mam nadzieję, że tak właśnie jest, a zresztą, którą niestety się nie spotkam, no bo trudno byłoby spotkać się z każdym, mam nadzieję, że uda się spotkać właśnie w innych okolicznościach, czy to na zlocie, może będę we Wrocławiu, na pewno będę w Katowicach, no chyba, że mnie wyślą do sanatorium, no to nie wiem, ale no taki jest plan i no...
No i może wtedy uda się nam spotkać. A więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za ten poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!